Przedwali. Szyderczy skrót filmu o medalistach olimpijskich, którzy muszą wrócić z emerytury, żeby znowu zdechnąć. A teraz zaopiekujemy się workiem ziemniaków. No, God, please, no! Gdzieś w Królu Lwie, zimą, polującą Katniss nachodzi Gale, który widział po drodze indyki, więc idą je zamordować, ale przez traumę z ostatnich igrzysk olimpijskich kocur natrafia w typa z pierwszej części. Za ty nawet nie umiesz trafić w aktualny film, więc Thor Junior uspokaja jej atak paniki i po schowaniu karabinów w drzewie wracają do dystryktu 12, gdzie Galileo stwierdza, że nie odprowadzi jej na peka, bo mu się nie chce. Pewnie umówił się z chłopakami na węgiel. Na co Katniss tłumaczy się, że musiała przelizać pitę na wizji, bo by zdechli, gdy nagle Gale namiętnie ją całuje, mówiąc, że musiał to zrobić chociaż raz. Jesteś prawiczkiem? Po czym kocica budzi zaszczanego żula wodospadem na łeb i jest na nią wściekły, ale gdy stawia przed nim dwie flaszki, już ją lubi. Polejesz kiedyś czy nie? A później dołącza Pita, który tradycyjnie oferuje jej chleb, ale tak grzecznie odmawia. Dlaczego jecie ten chleb po raz drugi? Po czym wraca do swojego dojechanego M4, gdzie oficerzy Gestapo prowadzą ją przed oblicze samego prezydenta Snowa, który ma do niej sprawę. Problemy z oddawaniem moczu często się zdarzają w tym wieku. Twierdząc, że gdy na końcu poprzednich igrzysk mieli już zażyć z pitą trujące jagody, część dystryktów uznała to za objaw buntu przeciwko Kapitolowi, a nie jako romantyczny gest zakochanych. Ciągle widzę w parkach, jak zakochani wysadzają sobie arbuzy z shotgunów. To takie słodkie. A że jadą zaraz na obowiązkowe tournée po dystryktach i śnieg obawia się powstania, każe im się tam szczerzyć, że lodzio miodzio, bo inaczej wymorduje ich bliskich. To znaczy bliskich Katniss, bo pite wszyscy mają w dupie. Po czym przyjeżdża do nich Effie, Trinket i Cina, którzy odpimpowują Niuńkę do wystąpienia w reżimowej telewizji, ale gdy wychodzą z mieszkań kręceni przez fotele dentystyczne, nagle się przewracają. Przepraszam, zapomniałem go zwinąć. Więc Katniss przykłada się do roli, przelizując tę pierdołę, która na pytanie wróżki zębuszki, co u nich słychać, odpowiada tylko, że w sumie to spoko. Nie musisz od razu zdradzać wszystkich sekretów, ty atencyjna kurwa. Ale gdy koń po liftingu ich żegna i transmisja się kończy, Pita chwali jej pocałunek, twierdząc, że prawie uwierzył, że jest prawdziwy. Jeśli z takim samym przekonaniem będzie robiła gałę, to ja bym to przemilczał. Po czym ruszają swoim skromnym parowozem w tournée i Effie wyjaśnia, że odwiedzą 12 dystryktów w 12 dni, to razem 23, gdzie mają tylko wygłaszać krótkie przemowy i szczerzyć się jak idioci na Instagramie, czym powinni się cieszyć, bo zasłużyli, co Katniss oburza, bo musieli mordować ludzi. A musiałaś kiedyś oglądać filmy Wegety? Gówno wiesz o cierpieniu. Więc wychodzi z przedziału, zaglądając do reżyserki, gdzie typ od razu zamyka jej chamsko drzwi przed kinolem. To nawet nie był softcore. I do jej skromnego penthouse'u dołącza Pita, twierdząc, że dymanie się przed kamerami jest spoko, ale nie potrafi jej później ignorować w prawdziwym życiu i powinni się zaprzyjaźnić. Niezła sztuczka, ale już od dawna jesteś we friendzonie. A że prawdziwi przyjaciele dzielą się sekretami, pytają, jaki jest jej ulubiony kolor i okazuje się, że zielony. Serio? Przecież wszyscy wiedzą, że najlepszy jest czarny. Czerwony? Po czym wbijają do dystryktu 11, gdzie Pita na cienkim olewa nagle skrypt i freestyluje od serca, chwaląc zmarłych trybutów za odwagę i honor. Skąd on wziął jądra? Obiecując, że będą przekazywać rodzinom zmarłych swoje wynagrodzenie, czego nie może zrobić, więc to robi. Na co Morgan Freeman zamawia 3 piwa i gwiżdże melodię kosogłosa i cała publiczność dołącza. Wow, wszyscy znają odpowiedź, będą same piątki. Więc pałkarze ruszają do akcji i wyciągają buntownika z wyboru przed tłum, bez mrugnięcia powieką, rozsadzając mu arbuza i Kasix jest bardzo niepocieszona. Uznajmy, że zmarł ze starości, ale od strzału w głowę. Więc Hejmi Polej zaciąga ich na górę, gdzie Katniss wyjawia, że Snow groził jej wymordowaniem bliskich, jeśli nie przekonają ludzi o swojej miłości. Na co Pita jest wściekły, że nie powiedziała mu o tym, zanim zaczął rozdawać pieniądze jak jakiś YouTuber, za przeproszeniem, a Obchlejus sprowadza Kasix na ziemię, informując, że do końca życia Kapitol będzie co roku zaglądać w dupę ich związkowi i transmitować szczegóły, więc jedyne co im pozostaje to trzymać się skryptu, a może przeżyją. Ja też żyję dzięki tej zasadzie. Czytania skryptu, o ku...
tego mieliście nie widzieć. I gdy Katniss patrzy, jak motocykliści wynoszą zwłoki Morgana Freemana, Haymitch zapewnia ją, że wszystko będzie dobrze. Na to wygląda. Więc brykają po kolejnych dystryktach, grając zakochaną parę, gdy zbuntowane człowieki dalej zamawiają 3 piwa, dostając brutalne reprymendy słowne na zapleczu. Słowa potrafią ranić bardziej niż pociski, wy zasrane łajzy. Ale Haymitch po lei twierdzi, że brzmią jakby czytali instrukcję do widelca, nie przekonując Snowa, więc Katniss wypala nagle, że mogliby się pobrać, co Pita przyjmuje z ogromnym entuzjazmem. Yeah, sure. Let's do it. Już brzmisz jak mąż. I oficjalnie oświadcza się jej na wizji, co Gail ogląda w robocie, obmywając ręce z gówna. Uwielbiam połączenie skrajnej biedoty i technologii przyszłości. Po czym zaręczeni trafiają na skromną prywatkę do Pałacu Prezydenckiego, gdzie Pita nie może już więcej zeżreć, więc lokalsi proponują mu drinka powodującego wymioty, żeby mógł spróbować wszystkiego. A po żyganiu paleta smakowa będzie... Mua. A później Effie przedstawia Katniss gościa, który wylosował w generatorze imion Plutarch Heavensby, brzmi jak ktoś, kto naprawdę istnieje. I w czasie krakowiaka chwali się, że po zniknięciu poprzedniego organizatora igrzysk zgłosił się na stanowisko dobrowolnie, zainspirowany samą Katniss. Czyżbyś szykował jakiś spisek, w którym wszystko będzie zależało od niej, ale jej nic nie powiesz? Tylko głośno myślę. Po czym prezydent Śnieg wyłazi na papieski taras, gratulując gówniarzom zaręczeń i twierdząc, że będą wszystkich inspirować swoją miłością do końca ich życia, tyle ile będzie ono trwało. Czyżbym wyczuwał lekkie groźby śmiertelne? A gdy odpalają fajerwerki, łeb Kapitolu bierze grzdyla, do kieliszka wraca trochę jego krwi i macha do Katniss z głową, że nie. Nie weszło. Po czym wracając obciągiem na swoje Katniss zauważa w reżyserce, że ludzie się buntują w dystryktach, na co Plutarch Heavensby, osoba, która na pewno istnieje, doradza prezydentowi, żeby nie zabijać Katniss tak po prostu, ale zwiększyć liczbę chłost i egzekucji w telewizji i pokazywać je na przemian z przygotowaniami do jej ślubu, żeby mieszkańcy ją znienawidzili i czuli, że nie jest jedną z nich. Oj, nie wiem, czy to zadziała. Oglądałeś Kardashianów? Co emerytowany Kelvin Candy zatwierdza, a kocurna, wracając do Wingla, upiera się, żeby uciekli razem z Galem do lasu, tak jak planowali, żebyś znowu postrzeliła inny film. Ale gdy wspomina o buncie w innych dystryktach, Thor Junior się podpala, że powstanie w końcu się zaczyna dzięki niej, mimo że pupcia wcale nie chce, żeby ludzie się nią inspirowali. Mam tak samo, ale co zrobisz? Po czym zjawia się nagle Karol Strasburger, a jego strażacy porządku robią nalot na biednych człowieków, paląc ich dobytek i przekopując starsze panie. Suchary się skończyły. Więc Gail rzuca się na hamburgera, za co musi zapłacić publiczną chłostą na placu, gdzie Katniss staje w jego obronie, sama obrywając strzała na pyś i bata na plec. Wyluzuj, Karol, to były tylko żarty. A w jej obronie staje Haymien i pyta na cienkim, wyjaśniając ponurakowi, że ma do czynienia z influencerką, więc niech lepiej zluzuje bobra. Na co drzepi, że po zmierzchu włącza akademię policyjną, godzinę policyjną i przebije każdego, kto będzie łaził wtedy na nogach, po czym zanoszą Jezusa do domu, gdzie kobiety aż dymują ze stołu zimnioki. Oj, to sprawa jest poważna. Polewając go amolem, którym oczywiście częstuje się też Menelaos, i wstrzykując mu morfalinę. Nie zapomnijcie podać mu też ibuprofaliny. Po czym kocurna postanawia jednak z nim zostać, a gdy zbiera dla niego śnieg, jej siostra twierdzi, że coś się zmieniło i pierwszy raz widzi nadzieję na zmianę, bo jesteś jeszcze młoda i nie musisz płacić podatków. A tymczasem Snow, widząc jak Katniss przerywa chłostę, ostrzega pluchatka, że jeśli jej nie ujarzmi, to wszyscy Wiktorzy będą musieli zginąć, bo też mogą się zbuntować i wzniecić powstanie. Więc żeby ich wkurzyć jeszcze bardziej, Płotkar wspomina, że ma sposób na sprytne uśmiercenie ich wszystkich, bo organizatorzy igrzysk tacy jak on mają w zanadrzu coś, co nazywają zmarszczką. Dopiero przyjęli go na stanowisko, a ten już fisiuje. I schodzi do jednej z wyciętych scen, podmieniając kopertę zawierającą zasady kolejnych igrzysk, które będą wyjątkowe, bo jak ogłasza z sejmowej kłamlicy Snow, co 25 lat wypada ćwierć wiecze poskromienia, więc chyba nie muszę tłumaczyć, o co chodzi. No dobra, a co za tym idzie, w tym roku zasady wzajemnego mordowania się będą trochę inne, bo zgodnie z tym, co wylosowali po podmienieniu, uczestnicy będą... mieli przejść
zdecydowane. Zostaną wybrani z puli dotychczasowych zwycięzców, co raczej średnio siada Katniss, która najpierw biegnie do lasu wysmarkać Gile, a później wpada do Haymitcha, chlejąc jego flaszki, udając jakie niedobre. Jennifer Lawrence musiała się tu naprawdę wysilić aktorsko. Po czym upiera się, że Pita za wszelką cenę musi umrzeć, przeżyć zamiast niej. Więc Heyman obiecuje, że jeśli wylosują tamtą ciapę, to on zgłosi się za niego. Ale wiesz, że nagroda nie obejmuje nowej wątroby? A po drugim rozdziewiczeniu Gale'a lecą na losowanie w swoim dystrykcie i Effie najpierw losuje kobiety, sięgając do akwarium z jednym nazwiskiem. Co za emocje. Katniss Everdeen. Nie trafiłem. A z chłopców zostaje wylosowany Jamie Polley, ale Pita na cienkim zgłasza się za niego. Po czym ludność znowu podnosi ręce jako symbol buntu i wybrańcy też. Gdyby podnosili prawe, to byłby zupełnie inny film. Których Strasburger chamsko ściąga prosto do Intercity, nie dając się nawet pożegnać z bliskimi. Pita miał tyle do powiedzenia swoim chlebom. Po czym Heyman tradycyjnie odpala im PowerPointa, opisując przeciwników. Jest zabójcze rodzeństwo, dupa ze spiłowanymi zębami do rozszerzenia. Czerpywania gardeł. Jakoś nie mam ochoty wskoczyć z nią pod kordłem. Dwójka nieagresywnych nerdów mordująca szprytem, morfaliniści kamuflujący się i czekający, aż reszta zdechnie, oraz Phoenix, zasrany książę z bajki, którego jedyną słabością jest stara baba. Wystarczy nie wziąć od niej dokładki, od razu zejdzie na zawał. Po czym wszyscy wbijają z konia na paradę i salutują Führerowi, ale Kasik tylko sra na śnieg, rzucając chłodne spojrzenie, a później do ich windy włazi Joanna, pytając, jak to jest być osobą, z którą wszyscy chcą się tweakać. Wiesz, to nie ma tak, że dobrze, czy że niedobrze. Po czym gasi Katniss, że to pytanie nie było do niej, i prosi Petra o rozpięcie jej szmat, rozbierając się do gołej dupy i nonszalancko wychodząc. Ciekawe, kto będzie jeździł po aptekach, jak sobie przewiejesz bobra. A później wkraczają do strefy treningowej w poszukiwaniu kolegów, ale wszyscy wyglądają na niezbyt miłych morderców, więc Katniss podbija do projektanta hostów w Westworld i Jolandy z Pulp Fiction, których uczy, jak rozpalać ogień patyczakiem. A próbowaliście zapalniczką? Na co Beatty w zamian pokazuje jej, że wokół ważniaków widać elektromagnetyczne pole siłowe, a wszystko dookoła migoczy, bo każdy system ma jakąś wadę. Muszę to zapisać w kajecie pod hasłem, no i ch**. Tego. Po czym Katniss chwali Max, że zgłosiła się do igrzysk za młodszą Wiktorkę. Jakby to powiedzieć... Co jej zależało? I proponuje, że nauczy ją polować, jeśli ona nauczy ją wiązać takie haczyki i cieszy banana. A później Robin Hood koncertowo rozpala pikselowych typów, a reszta z wrażenia zbiera się pod akwarium. Ale się cieszą, że będą tak mordowani. Po czym Maybach informuje, że połowa z nich chce sojuszu, ale Katniss upiera się, że chce tylko dwójkę dziwaków i emerytkę, więc Heyman anuluje pytanie. Chcesz zdechnąć, czy znasz scenariusz? Po czym nadchodzi dzień indywidualnej oceny, na którą Katniss zostaje zawezwana jako ostatnia po picie, który zademonstrował swoją supermoc bazgrolenia na betonie, malując martwą Rue. Nie mogłeś narysować jakiejś tęczy, przygłupie? I gdy każą płaczącej Katniss zaprezentować, co potrafi, wiesza Stormtroopera za szyję podpisanego jako poprzedni organizator i nonszalancko wychodzi. Czyli jest dobra w atakach sarkazmu, okej. A dzień przed olimpiadą wszyscy trybuci wyrażają swoje niezadowolenie, że zostali wyciągnięci z emerytury, a Joanna już w ogóle traci swoje gówno. Jakoś długo gada bez pokazywania bobra, dziwne. A że Snow kazał wystąpić Katniss w ślubnej sukni, Cinnamon trochę ją zmodyfikował i gdy niuńka wychodzi na scenę, spod jej kreacji wyłaniają się skrzydła, symbolizujące gołębia pocztowego. Wow. Co średnio się podoba Śniegowi, ale prawdziwą atomówkę zrzuca Pyta na cienkim, który twierdzi, że potajemnie się już pobrali i Katniss jest w ciąży. Z kim? Na co publika eksploduje oburzeniem, żądając odwołania igrzysk, i gdy trybuci symbolicznie podnoszą łapy, koń po lifcie każe odciąć agregat. Ale okazuje się, że gówno to dało i film nadal trwa. Oby dali Katniss chociaż ogórki kiszone. Więc żegnają się z Obchlejusem i Effie, po czym Cinnamon odprowadza kocicę na tramwaj, ale gdy ta wsiada już do tuby, zostaje brutalnie zaatakowany przez agresywnych motocyklistów. Trzeba było ustępować miejsce na drodze. Po czym arena okazuje się sadzawką w kształcie zegara, a gdy kończy się odliczanie, pupcia dopływa do rogu obfitości, zdobywając łuk, i zakumplowuje się z Finikiem, który ma bransoletkę Heymitcha. Czy to znaczy, że on się z nim... A Max znajduje Pitę, który na moment umiera, ale potem już nie, i uciekają w głąb dżungli, gdzie Pyrtek, zgrywając Rambo, oczywiście przyp***.
Wpierdala w płot pod napięciem i przestaje oddychać, bo ktoś musi grać damę w opałach, więc Phoenix zaczyna go ugniatać, mimo że Plutarch już każe przygotować nekrolog, staje się cud i nagle ożywa z miną, jakby go wybudzili z popołudniowej drzemki. Wow, umarł 2 razy w ciągu 3 minut, zaczynam się od niego martwić. Po czym wstaje i normalnie chodzi i gada, a Katniss włazi na drzewo rozejrzeć się po okolicy i ustalić sytuację. Wygląda na to, że jesteście w lesie. A później strzela w niebo, które okazuje się kopułą z The Truman Show, po czym nadjeżdża wieczór i gdy kończą oglądać nekrologii, niespodziewanie dostają bonusa od Haymitcha w postaci kranu do drzewa, pod które radośnie podstawiają rynny. W ogóle mi się to z niczym nie kojarzy. A gdy próbują później spać, budzi ich jakieś cykliczne walenie. Znowu ta k***a spod trójki. I Katniss nalicza 12 uderzeń, zauważając, że pieruny walą w konkretne drzewo, po czym nachodzi ich jakaś złowieszcza mgła. O k***a, demonterzy. Która okazuje się wyjątkowo uczulająca, a gdy uciekają, nie zgadniecie, kto okazuje się bezużytecznym workiem ziemniaków, który wszystkich spowalnia. Nie, nie starsza pani emerytka. Tylko pyta na cienkim, który pada jak szmata, że Katniss nie jest w stanie go nieść, Max bez namysłu przelizuje Finika i dobrowolnie wlatuje we mgłę. Uważaj na brzozy. Żeby mięśniu mógł pomóc w targaniu kartofli, po chwili dalają się z całym straganem ze zbocza, ale pół metra przed nimi mgła się magicznie zatrzymuje. Harry Potter interweniował. Po czym Katniss odkrywa, że woda pomaga, więc zmywają z siebie bomboladę, dysząc jak parowozy w kinie Tweakany. Ale po fikołkach nachodzi ich gang agresywnych małpiszonów, który próbują wymordować, gdy z zapity wyskakuje nagle make-upistka i zostaje dziabnięta prosto w gardło. Niedobrze, żywi ludzie z reguły mają je nierozszarpane, więc zaciągają ją na plażę, gdzie doktor pediatra każe jej podziwiać, jakie ładne sztuczne niebo, i kobieta umiera, a gdy planeta małp odpuszcza, jej zwłoki swoimi klapcęgami zabiera helikopter, gdy Pita twierdzi, że poświęciła się dla niego, dając się zabić jednej z 30 małp. Musiała nad tym długo myśleć. Po czym dołączają do grupy dziwolągów i Joanna wymienia im, na jakie klęski żywiołowe oni trafili, gdy Jolanda w kółko powtarza TikTok. Już wtedy wiedziała, że zbliża się największa klęska ludzkości. Aż Katniss olśniewa, że chodzi o arenę w kształcie zegara i co godzinę uruchamia się nowe zagrożenie mające zasięg w obrębie jednego klina, którego ja nazywam ćwiartką. Po czym nagle Jolanda ginie i zostają zaatakowani przez 4-osobową ekipę, którą wymordowują tylko w połowie, czyli 3 osoby przeżyły. Ta gruba skaże zamieszać w sraczu i zaczynają wirować, unikając fantów z rogu obfitości, aż w końcu Pluto każe zatrzymać karuzelę. Chciałeś tylko zagrać w ruletkę, ty zasrany hazardzisto. I okazuje się, że wszyscy są cali i zdrowi, bo jacy mieliby być? Ale Katniss słyszy krzyki swojej siostry, więc biegnie do zagajnika, gdzie okazuje się, że to tylko głos kółki. A no to nikt się już na to nie napisał. Serio, blondas? Po czym siada na nich cała papugarnia, wrzeszcząca jako ich rodzina i bliscy, błagający o pomoc. Tylko zaczniesz trochę więcej zarabiać i już się zlatują. Ale po godzinie pasożyty ustępują, a typ z dupą szopa pracza na ryju obmyśla genialny plan, żeby podłączyć jego super fajny drut do pioruna i usmażyć pozostałych karierowiczów na plaży. Jednak przydało się łowienie ryb z wujkiem elektrykiem w dzieciństwie. Po czym Pita na cienkim upiera się, że to Katniss powinna przeżyć, bo ma rodzinę, ale ona upiera się, że on musi przeżyć i namiętnie go całuje prawdziwym pocałunkiem. Myślicie, że zamieni się w prawdziwego chłopca? A gdy Bumblebee naciąga swój magiczny drut, każe Katniss i Joannie rozciągnąć go do plaży, na co z początku zakochana para się nie zgadza, bo zaraz po robocie i tak mieli spierd. Ale nie mając wyjścia, rozdzielają się, po czym nitka zostaje przerwana przez niedobitków i Joanna ładuje Katniss w czerep. Ale wiesz, że ona jest w twojej drużynie? Po czym wycina jej nadajnik i odciąga od niej agresorów, a po chwili kocurna wraca pod drzewo, widząc tylko, jak Bumbleboya napier... 220. Plus do plusa, minus do minusa, głąbie pier... Ale ogarnia, co chciał zrobić, i przywiązuje drut do swojej strzały, szczelając w sufit, gdy uderza piorun i wysadzając korki na całym osiedlu, w co śnieg nie może uwierzyć. Oj, chyba Pampers zapełniony. I woła grubasa, ale Plutarch wyparował jak wczorajsze wino, gdy sufitem wlatują klapcęgi zabierające Katniss, która budzi się obok Bumblebee i znajduje przy stole całą ekipę. Znowu chlejecie? Dowiadując się, że od samego początku ich misja
misją było wydostanie jej z areny, a połowa trybutów była częścią planu, ale jej nie mogli nic powiedzieć, bo zaraz by wypaplała. To by się akurat zgadzało. A tak w ogóle to ona jest kosogłosem i to początek rewolucji, a teraz zmierzają do dystryktu 13, ale jest jeden mały szkop. Pita i Joanna zostali pojmani, na co wkarwiona kocurna wali w pijaka, prawie urywając mu łeb. Pijak to nie człowiek. Więc Pluto nasz wstrzykuje jej aviomarin i po paru dniach odzyskuje przytomność, dowiadując się, że jej matka i siostra są bezpieczne. Ale jest jeden mały szkopu. Dystrykt 12 został zbombardowany i już nie istnieje, na co oczywiście jej płacz przeradza się w zdeterminowane spojrzenie prosto w kamerę. Nie mogli nagrać dubla? Moja prawdziwa ocena tego filmu to 7 na 10. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót przygotowany specjalnie dla ciebie. No dawaj.